Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeterm na moim kanale. Moi drodzy, sprawdzam, czy mikrofon na pewno jest dobrze ustawiony. Moi drodzy, ścieżka bohaterów, wracamy do Nidalee. Bo jak wiecie, Nidalee zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. Po prostu, jeżeli macie ochotę na jakiegoś naprawdę ciekawego bohatera, to zapraszam do gierkowania właśnie Nidalee. Jeżeli macie możliwość, zapraszam do klikania aż 3 gwiazdek, bo to na 3 gwiazdkach zaczyna się naprawdę zabawa. Moi drodzy, obiecałem wam 2 gierki, ale pamiętam, że był problem z jedną. Tak, bo nie wyszło, że tak powiem, parzyście. Nie wyszło wtedy. Więc zagramy dzisiaj sobie jedną i ja z wami może trochę pogadam. Wy mnie trochę może posłuchacie. Wy wiecie, jeżeli nie wiecie, to zaraz wam pokażę, dlaczego już się zaczynam śmiać. Panie sparring partner, zluzuj pan, bo pan nie ma szans. Nie wiem, co tu robi osiłek. Nie wiem, co tutaj robi osiłek. Moi drodzy, chciałem was zapytać. Tak jest. A! No, to był mały misplay z mojej strony w sumie. Nie mamy wiele, ale powinno wystarczyć. Bo w sumie powinienem grać pod tę kartę, skoro tak wyszło. Więc to był mały misplay, moi drodzy. Co chciałem powiedzieć? Mam pytanie do was. Mam tutaj właściwie pytanie do koneserów ścieżki bohaterów. Ja troszeczkę się na niej znam, ale ja tutaj nie będę mówił, że pozjadałem wszystkie rozumy, bo to oczywiście nieprawda. Chciałem was zapytać, moi drodzy. No nie wątpię, że gra do 7 rundy potrwa, ale chyba karma, nie, fis jest po drodze. To raczej piątka. Piątka dlatego, że będzie dobrze działać z buffem. Chciałem was zapytać, jaki jest waszym zdaniem najfajniejszy bohater do grania? Zauważcie, co mówię, najfajniejszy. To będzie bardzo dobrze działać, bo mamy zaklęcia. Grzybki, a tu co mamy? Skrzynie przedmiotów. Stuny są naprawdę silne tutaj. Ale skrzynia przedmiotów zawsze wybieram dół, dlatego że jest prostszy. Ale nie wierzę za bardzo, żeby ten przeciwnik mógł mnie pokonać. Jaki waszym zdaniem jest najfajniejszy bohater do grania? To jest moje pytanie na dziś. Zasadzka 5 punktów. Wow. Ogólnie zasadzka to bardzo fajny pomysł, ale często jak rozmawiam właśnie z widzami na ten temat. A, ktoś mnie prosił o ustawienie nowego przedmiotu, także ustawimy sobie, ustawimy. Tak, pamiętam twój komentarz, widzu. Tym razem bez misplaya. Los. Oczywiście nie mam tutaj karty, ale ta miała najlepsze statystyki, poza tym zawsze coś robi tam w tle. Więc a, palicho, kto wie, może uda się i znaleźć inny ogrom, tak? Także, no tak z przymrużeniem oka, nie? Pozbądźmy się tej karty, bo mam bardzo dobre tempo na jedynkę. O, akurat 2 piątki akurat wypadły nam. Czy on ma w tokenie ataku, czy za każdym razem? Za każdym razem, to jest bardzo mocne. Muszę zagrać troszeczkę defensywniej, bo może mieć... Ale jaja. Nic dobrego nam się nie trafiło. Ale mamy combo. Miałem rację ze stunem, dlatego nie chciałem open atakować tylko jedną kartą, bo spodziewałem się właśnie ogłuszenia. Ale bezproblemowo, moi drodzy, no i co, materiał będzie trwać 10 minut. Ale przynajmniej się dowiem. Tak jak powinno być. Jaki bohater jest waszym zdaniem najfajniejszy? Bo w mojej ocenie Nidalee faktycznie przez to, że ma to zaklęcie. Gdyby nie to zaklęcie, które kocham, to ja nie mógłbym się cieszyć. To oczywiście bardzo dobrze działa w naszej wymianie. Ale jedynka za generacją, która będzie się stakować, też brzmi całkiem. Skrzynia przedmiotów, dlatego że mamy przedmioty. A nic dobrego, dajmy sobie jedną zamiankę. Postrach jest jak najbardziej ok. 1-0 zuchwałość, to będzie fajne stakowanie, zwłaszcza że dużo mamy tych kart. Karty wsparcia, to ciekawe.
Myślałem, że dostałem powiadomienie na telefon, ale nic z tych rzeczy, moi drodzy. Pytam was też z tego względu, że być może mi coś doradzicie, jeżeli chodzi o nowego bohatera. Zachęcam bardzo serdecznie, bo słuchajcie, no wypadałoby też poszukać ewentualnie czegoś tam jeszcze w tle, tak? Bo rozumiem, że Nidalee nie musi być aż tak ciekawa, prawda? Nie da się tego lepiej zagrać, żeby tu rzucić jeszcze jedyneczkę. Zagramy oczywiście teraz tak, bo mamy token, jak widzicie. Teraz robimy zamiankę 4-2, jest ta karta dro... Pies pije mi wodę, matko boska, jak ona pije wodę źle, jak ona pije wodę tak, że ja nie wytrzymię. Ej! Ona... Mój pies ma po prostu cieczkę. I jak ona ma cieczkę, to ona odwala takie, słuchajcie, rzeczy. Ale odwala takie rzeczy, że wy byście się popłakali, naprawdę, popłakali byście się. Odbija jej, tutaj już, tutaj coś liże, tutaj coś hałasuje, tu jakoś tak memle jęzorem, no mówię wam, no po prostu... O mój Boże. Nie, moment. Wow. Wow. To jeszcze zadziałało przeznaczenie, holy moly. Nie wiem, w sensie... Patrząc na to tempo, to ja nie wiem, z kim moglibyśmy przegrać. W sensie, serio, w sensie to połączenie jest mocne. Dlatego jeszcze bardziej ubolewam nad tym, że Nora nie dostała, że z portali wypadają bohaterowie, bo to byłaby prawdziwa frajda dla koneserów oczywiście Nory, dla koneserów ścieżki. I ogólnie to byłby bardzo dobry kierunek, no ale... Trzeba iść po... Łatwiźnie. O, weźmiemy sobie na wszelki wypadek negację, bo negacja to też zamianka. Złota skrzynia to pieniądze. Sklep to też pieniądze. No, szału nie ma, ale... Ta karta będzie za zero, także wezmę ją. Uwielbiam tę kartę, swoją drogą, kiedy się gra na tym drugim trybie. No fajne, fajne, ale nie uda się tego zagrać. To też jest dobre, więc wezmę tylko jedną sztukę. Zobaczymy, co tam się wydarzy wesołego z tym. Uzdrowić się nie opłaca, ale mogę wyciąć kartę, której tutaj bardzo nie lubię, której tutaj w ogóle nie czuję i to jest ta karta. Uzupełnia manę, zauważcie, że jednego jak i drugiego gracza. Więc ja mu współczuję. Trójka może być fajna, trójka jest zobana i lokację też trzeba wyrzucić na drugi raz. Tej lokacji tutaj nie czuję. Aczkolwiek oczywiście na Fizia byłaby całkiem ciałkiem. Niestety on ma token, ja na ten token nic nie poradzę. Ale zagramy pod krzaczek, bo krzaczek tak się składa. Skontrował. Uszek, co ty robisz? Nic. Uszek, a wiesz, że mógł cię skontrolować? I don't care. Ja widzowie mam dwie jedynki aktualnie. Plus jedną zamienię. I jeszcze mogę skontrolować jego zakranie. No tego akurat nie skontroluję, przyznaję się bez bicia. Dobra, najpierw to rozwiążemy, bo to jest powolne. No come on! Co to za mocne karty? Lul? O kurde, 4-3. Plus zuchwałość. Tylko Fizz może blokować. No i ta jedynka nawet się przyda. No close. Potracił cały stół. Szkoda, tutaj jeszcze regeneracja działa. Token nam tutaj nie zadziała oczywiście, bo nie mam skąd. Ale zmarnował wszystkie karty. Nie wiem, jakoś tak zbyt łatwo mogłem tutaj grać na jednej gwiazdce. Tu miałem nawet 5 punktów przez chwilę. Ty, jakie on dobre dostaje jedynki, normalnie zepsuło się tutaj coś, przyrzekam. Dalsza magia jest okej. Okay. Oczywiście zagramy piątkę. Piątka tutaj nie zadziała nam combo, ale... Ty masz chyba piątkę, najwyższy poziom, więc siebie byłoby najlepiej zamienić. Tak chciałem powiedzieć, że w poprzedniej rundzie wypadnie nam bezśmiertność, ale z tego co widzę i tak wygrywamy grę.
prawdziwa chwała! Lul? Siemanko, głupiku! Wkraczamy! Tom, daj tatusiowi powód do dumy! Ładna animacja. Potrzebujesz przepustki! No, tym razem, słuchajcie, przytrzymał nas do piątej rundy, z tego co widzę. Mojej piątej, jego czwartej, tak? Nieźle, nieźle. Ale spokojnie, hapeki nam wrócą. No i ona się kręci, tu kręci i chodzi. Bo nie powiem, czego jej się chce, no. Ach, ta wiśnia teraz tak... Mówię wam. Może być. Chociaż nie działa to tak super, jakbyśmy sobie życzyli. No ale... Jeżeli ktoś nie wyłapał, dlaczego łapie się za głowę, to zaraz to zobaczycie. Ale token ataku po jego stronie. Not bad, not bad. O, chyba 9 nam się trafiło. Znalezione, podzielone. Dame. Tak to działa. Dobrze wiedzieć. Nie do skontrowania, bo to jest na skupieniu. Pomogę wolniej. Wielka głowa, wielki mu. Tutaj stworzona karta, dlatego tak zagrałem. Najlepsze buffy. No wyzwanie jest akurat git. To się nazywa postęp. I teraz trzeba zamienić ciebie, bo masz lepsze staty. 4-3 najlepiej. Prawdziwa... 8-4, dudes. Tak, o. Trzecia runda. Przecież to nawet Aureliona może pokonać aktualnie. Ja nawet levela nie muszę wbijać, widzowie. Gdyby nie wyzwanie, to już bym poszedł na pewno na Aureliona. O, lipka. Dzisiejszy materiał będzie tak krótki, że chyba będę musiał zobaczyć co... A nie, bo wtedy oszukam wyzwanie, także nie mogę tak zrobić, bo chciałem zaproponować jeszcze... tygodniowe wyzwanie, ale to byłoby oszustwo, bo byśmy za dużo punktów na sobie zarobili. No, przywołanie punktów zawsze spoko, zaklęcie w ręce, które jest tańsze. Niech będzie. Mamy bardzo dużo złota. Piękna karta. No i co tutaj? Jedno z moich ulubionych. O, to jest piękne. To jest naprawdę dobre, bo ja mam problem z doborem kart, z tego co widzę. Tu mamy zaklęć, a tu mamy sklep, czy jedna jeszcze na moc. No dobra, nie będzie. Bariera nas bardzo spowolni. Ale okej. Okay. Ale przyjmę to na klatę jak... Jak prawdziwy mężczyzna. Przyjmę to na klatę. No po prostu wiecie, no kiedy jest bariera, no nie zawygracie za szybko go, tak? Swoją drogą ja zawsze uważam Shen, Lux za bardzo dobre karty. Między innymi dlatego, że mają oczywiście... Co? Bariery. Tak jest, drodzy państwo. Piękny atak. Podwójny, szybki, natychmiastowy. No i nawet to jakoś działa, tak? O, teraz się wywraca do góry kołami. No mówię wam, no co ten pies odwala to tutaj? Glob, nie jest tego! Najpierw tak. Najpierw tak, bo to... Teraz tak. A nie. Momento. Teraz tak. Po prostu mieć najlepsze statystyki. I teraz tak. I Posoka kończy grę. O, lubicie. Sześć punktów obrażeń, moi drodzy. Tak się robi ścieżkę bohaterów. A nie jakieś podrabiańce. Naprawdę, może wylewa się tutaj moja taka toksyczność. Ale no... Spodziewałem się ciekawszej nory, tak? Czuję duży niedosyt po prostu, tak? Bo można było zrobić ją zdecydowanie lepiej. O, to mi się przyda. Bo to na krzaczek akurat, jak się patrzy. A, Chimera to nuda. Chronos trzaskanie, dawaj, ale bez szału.
Zamianka nam nic nie da. Uzdrowienie, wycięcie karty. Ile mam HP? No właśnie, za zero. To chyba 9 trzeba wyciąć. No i chyba po prostu szybka runda. 1, 2, 3 i wygrywamy gierkę. Piękna sprawa, moi drodzy. Tak jeszcze raz przypominam, dajcie znać, jeżeli macie jakieś fajne propozycje. Pamiętam też jeszcze raz widzu. Ten od propozycji wrzucenia jednej karty. Chyba to trzeba przepauzować, zostawić punkty na Nidali. Nie myśl, że nie mogę cię wygnać, bo mogę! Ten skurczybyk psuje mi taktykę! O kurde! Bo to jest przemiana, ale jaja! Ooooo! Shit! Okay. O! Ulepszenie! O! Widzisz? To się nazywa postęp! O! 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 Nie odumówię! Fri, czy to żabo baniec? Odchodziłeś go! No śmiało! O! O! Trzecia runda! Lubisz magię? O kurde! Holy Bencja! Co tu jest grane? Dobra, Nidali jest najlepsze. Jeszcze raz zostawiam was z pytaniem dnia. Jaki waszym zdaniem, pomijając Nidali, tak, bohatera dzisiejszego odcinka, najciekawszy bohater ścieżki to... I to jest moment, w którym wy odpowiadacie w komentarzu. No dla mnie Nidali składu, ale wiecie, nie mam wszystkich bohaterów. Nie uważam się tutaj ani za amatora, ani za mistrza ścieżki. Także daję wam parę do popisu. SK 10.30 to jest najlepszy czas. 10.30 Nidali. No to super. Piąta runda, niedługo będą legendarki, także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że odcinek mimo wszystko przypadł wam do gustu, bo ja, tak jak mówiłem, robimy wyzwanie jak z Evelyn. Kto nie widział, zapraszam do nadrobienia serii z Eweliną. Tyle ode mnie, trzymajcie się, jo!